Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. To jest Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Przed mikrofonem Teresa Drozda. A jesteśmy w gościnnych progach Instytutu Francuskiego w Warszawie, ponieważ tu właśnie, no bo gdzieżby indziej, zjawiła się Marie-Hélène Lafon, francuska pisarka, której aż 4 książki można znaleźć w katalogu wydawnictwa literackiego. Ta najnowsza nosi tytuł Źródła i myślę, że od tych źródeł zaczniemy. Skąd się wzięła ta książka? Z jakich źródeł? Le matériau de ce livre, cette cellule familiale close sur une violence interne dévastatrice. Jest to książka o komórce rodzinnej, zamkniętej, która zamyka w sobie tę straszliwą, niszczącą wewnętrzną przemoc. To bardzo stary materiał. Zawsze miałam go w sobie, miałam go w głowie, jeszcze zanim w ogóle zostałam pisarką, ale wiedziałam od początku, że jeżeli kiedykolwiek zacznę pisać, to będę musiała nadać formę tej sprawie. Podkreślam, nadać formę, bo w tym wyraża się dla mnie sens pisania. Pisanie to próba nadania formy, ujęcia w formę chaosu świata. Tak więc właśnie ten chaos, te materie, te elementy miałam, nosiłam w sobie, ale potrzebowałam bardzo długiego czasu, żeby ośmielić się podejść do tej materii żarzącej się, parzącej od przemocy. I trzeba też śmierci pewnych osób, żeby w ogóle można było o tym mówić. Que certaines personnes soient mortes. Pour tenter de l'écrire, il fallait ça. Czy to jest też trochę próba zabrania głosu na temat tego, że przemocy nie widzimy, nie dostrzegamy? C'est un élément essentiel dans ce récit, comme très souvent d'ailleurs dans les récits de violence intrafamiliale. C'est un élément essentiel que w sytuacjach przemocy rodzinnej jest chęć, konieczność, nakaz zachowania pozorów. To może trwać bardzo długo, czasami całe życie. Cisza, milczenie, znaczy ściany domu po prostu kryją wszystko, w nich wszystko się zamyka. To są ściany komórki rodzinnej. Pani Lafon używa tego słowa komórka rodzinna, podkreślając, wiemy o tym, wieloznaczność tego słowa, bo po polsku mówimy komórka, tak jak komórka ciała, prawda? Ale po francusku to może być też cela. Tak jak cela więzienna czy cela klasztorna. Wiele czynników splata się i powoduje, narzuca to milczenie, powoduje milczenie. Akurat w książce Źródła jesteśmy w roku 1967, ale w 2024 też istnieją komórki rodzinne, które chcą zachować, czy muszą zachować milczenie, zachować pozory, to wynika między innymi z izolacji geograficznej, tak jak w tej książce, izolacji socjologicznej. Im bardziej osoba jest właśnie odcięta od swojej własnej rodziny i przyjaciół, tak jak moja bohaterka, tym bardziej jest narażona, tym bardziej jest jakby we władzy, prawda, tego, kto się nad nią znęca. W tej książce rzecz nie kończy się śmiercią, ale w życiu kończy się często i tutaj też mogło dojść do zabójstwa kobiety. Także ta ołowiana czapa, ten nakaz milczenia jest podstawowym czynnikiem. Natomiast książka, pisanie, fakt pisania jest właśnie zerwaniem zmowy milczenia. Ja zrywam tę zmowę 40 lat po faktach, ale to robię. I uważam, że w ogóle literatura zrywa ze zmową milczenia, aczkolwiek nie mówi wszystkiego. W każdym razie ja nigdy nie mówię wszystkiego w moich książkach. Tout n'est pas dit. Jamais.
dans les livres que j'écris en tout cas. To w tych książkach czuć, że nie mówi pani wszystkiego i to jest też w nich wspaniałe. Ja jeszcze sekundę przy tych źródłach zostanę, ale już nie chcę wchodzić w ten najtrudniejszy temat tej książki, raczej w to, czym obdarza pani bohaterów źródeł, ale też bohaterów innych swoich książek, które możemy czytać po polsku, to znaczy takimi bardzo charakterystycznymi sposobami postrzegania rzeczywistości. W źródłach to są daty, obsesyjne przywoływanie dat i to i przez kobietę, i przez mężczyznę. Ale w historii syna mamy na przykład bohatera, który w niezwykły zupełnie sposób opisuje ludzi, to znaczy opisuje ich poprzez zapachy, a nawet nadawanie kolorów tym zapachom. W kolejnej książce w naszym życiu mamy bohaterkę, która sobie wyobraża życia tych ludzi, których spotyka na swojej drodze. I w ten sposób, mam wrażenie, tworzy pani jakieś takie niesamowite kosmosy, a w tych kosmosach my możemy jeszcze coś znaleźć, my jako czytelnicy, nawet jeśli to nie jest dopowiedziane i tak właśnie dociśnięte. Oui, alors ça c'est une façon de procéder qui s'est imposée à moi. J'ai toujours travaillé comme ça. C'est-à-dire, je donne du travail au lecteur. Pisze w taki sposób, by dać czytelnikowi pewną pracę do wykonania. Ja dostarczam pewne odczucia, wrażenia, chwile i określam je bardzo precyzyjnie, czyli nakreślam ramy, mówię, gdzie siedzi bohater, w jaki sposób siedzi, jak w danej scenie osoby są usytuowane jedna względem drugiej. Podaję precyzyjne informacje o kolorach, o przedmiotach, o zapachach. Więc mój sposób wpisywania interakcji jest wpisany jakby w ten świat zmysłowy. Natomiast później już zadaniem czytelnika jest, żeby to zrozumieć i pójść w tym zrozumieniu, w lekturze, tak daleko jak chcę, tak daleko jak mam ochotę. Ja nie wytyczam szlaków, nie mówię, co czytelnik ma odczuwać, jakie ma mieć emocje, jakie ma mieć wrażenia, bo w moich książkach widać sytuacje, widać gesty, widać ciała, ich umiejscowienie. A później czytelnik już albo w to wchodzi, albo nie wchodzi. To znaczy z założenia najpierw jest zaciekawiony, porwany, jakby wciągnięty w ten świat bardzo fizyczny, a później już ma swobodę, ponieważ ja niczego nie tłumaczę. Po prostu taki jest mój sposób pisania. Może jest ten sposób pisania jakby najostrzejszy, ten sposób prowadzenia narracji jest właśnie najostrzejszy w źródłach. To, co teraz powiem, może być różnie odebrane, ale ja po prostu nie mogę pisać inaczej, nie mogę działać inaczej. Piszę książki w taki sposób, w jaki mogę je pisać. I je fais une immense confiance au lecteur. Tak to powinno wyglądać. Też muszę powiedzieć, że to, co jest absolutnie fascynujące we wszystkich tych powieściach, które mamy po polsku, i tutaj jestem winna też słuchaczom wyjaśnienie, ponieważ tę rozmowę tłumaczy pani Agata Kozak, która jest też tłumaczką 3 z 4 tych po polsku obecnych powieści Marie-Hélène Lafon. Także bardzo dziękuję pani Agato za tę pomoc. I myślę, że pani może tutaj spokojnie też od siebie coś dodać, bo też bardzo charakterystyczne dla tych książek jest ich lapidarność. Taka kondensacja ogromna, więc też jak rozumiem, ten proces pisania polega trochę na precyzji, na odrzucaniu rzeczy. Jak właściwie pani pisze? C'est un long processus. Je travaille beaucoup. En effet, de manière générale, le premier jet est plus long que le dernier. Moje pisanie to bardzo długi proces. Dużo i długo pracuję nad książką. Pierwsza wersja jest zawsze dłuższa
od ostatniej, to znaczy wycina. W ciągu 25 lat pracy pisarskiej zauważyłam jednak, że różnica między pierwszą a ostatnią wersją jest mniejsza. Czyli stała się, z latami się zmniejszyła. Pierwszą wersję zawsze czytam głośno, po to, żeby znaleźć właściwy ton, czysty ton w sensie muzycznym. Po prostu słucham, jak brzmią zdania i czytając na głos decyduję o tym, gdzie wstawić znaki przystankowe, co przenieść, czy co usunąć, bo to ma wielkie znaczenie, czy użyję jednego przymiotnika, jednego trzysylabowego przymiotnika, czy trzech jednosylabowych. Pomiędzy dwoma etapami pracy odkładam tekst. On musi odpocząć i absolutnie go nie ruszam, chociaż o nim myślę, ale przechodzę do innej pracy, bo zawsze pracuję w tym czasie nad innym tekstem, a później wracam do tego odpoczywającego tekstu. No właściwie tej pracy można by nigdy nie kończyć. Można powiedzieć, że książka nigdy nie jest skończona, ale zawsze przychodzi taki moment, kiedy już nie mogę dłużej pracować nad daną książką, więc wtedy tekst czytają odpowiednie osoby, czyta wydawca. Nie wszystkie uwagi redaktorów czy tych lektorów uwzględniam. Niektóre tak, no w każdym razie decyduję o tym, że dalej już z tym tekstem nie pójdę. Więc swoją pracę nad tekstem i w ogóle pisanie porównałabym do chodzenia. Bo kiedy się idzie, to ta linia horyzontu zawsze się przesuwa, prawda, i ucieka przed nami. Dla mnie tym horyzontem jest następny tekst. Także praca pisarza to praca tutaj, zaczęłyśmy się śmiać, prawda? Rozmawiać o tym, że to usuwanie, wycinanie, jakby eliminowanie, oczyszczanie, to może dojść do tego, tu był żart, że już właściwie nic nie zostaje. To ścinamy drzewo, odcinamy gałązki, a potem pień tak długo, aż właśnie to drzewo znika. A pani chciałaby coś dodać, pani Agato, do tego, jak się tłumaczy tak precyzyjne teksty? No ja byłam zachwycona pracą, możliwością pracy nad tymi tekstami. Dla mnie to była duża przyjemność, po prostu płynęłam z tym tekstem. Z każdą z tych książek. Z każdą z tych książek, tak. Oczywiście no, to nie zawsze było przyjemne, no, kiedy mowa o takich strasznych rzeczach. Jak w źródłach. Jak źródła. Nie było to miłe, ale dla mnie to była duża przyjemność i wiele rzeczy rzeczywiście we mnie rezonowało, to znaczy odnajdywałam się. Tak, bo też chyba konstrukcja tych książek, czy sposób ich napisania powoduje to, że one w nas rezonują. Ale chcę jeszcze zapytać, bo powoli musimy kończyć, o to, jak pani widzi w ogóle rolę pisarza, czy rolę literatury we współczesnym świecie? Czy ona coś może? Po co ona w ogóle, pani zdaniem, jest w dzisiejszym świecie? Po co jest literatura? Ça aide à vivre pour ceux et celles qui ont la chance. C'est comme une grâce. Literatura pomaga żyć tym, którzy mają to szczęście, że są czytelnikami. To szczęście, że mogą czytać. Literatura pozwala zmierzyć się ze złożonością świata i również ten świat znieść. Pomaga znaleźć siłę, pozwala dostrzec w sferze intymnej i prywatnej siły, które mogą pójść aż do zaangażowania. Podstawową rzeczą jest to, żeby literatura właśnie nie usunęła się w cień, nie przestała istnieć, dlatego że pomaga znaleźć swoją drogę w gąszczu świata, utrzymać swoje miejsce i pozwala człowiekowi pozostać jakby człowiekiem, podtrzymać związki z innymi, działać z innymi, więc to wszystko jest rolą literatury. Ja nie rozdzielam
estetyki, etyki i polityki. To wszystko się łączy, ale nie angażuję się jakby w etykę i politykę. To nie jest moje jakby podstawowe zadanie. Moja praca polega na tym, że pracuję nad językiem po to, żeby nadać formę chaosowi. To jest moja rola w świecie. Tylko to. Je suis d'abord quelqu'un qui travaille la langue pour tenter de donner forme au chaos du monde. C'est d'abord ça. Ça n'est que ça. Et c'est déjà ça. Bardzo dziękuję. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego.